No witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj miał być film z wrzucania miliona tokenów na nasz eventowy tryb. No ale, no nie zdążyłem, co ja cię będę okłamywał, ale jak chcesz oczywiście ty zdążyć wygrać któregoś z tych pięknych skinów, no to oczywiście z kodem Croxy wystarczy, że wpłacisz i masz oczywiście szansę któregoś z tych skinów oczywiście wygrać. Jak wygrasz po wpłacie, no to dostaniesz takie oczywiście powiadomienie z takim prezentem, no jeżeli nie dostaniesz, no to znaczy, że ci się nie udało. Im więcej oczywiście wpłacisz, tym większa szansa. Dołączajcie do tych giveaway, bo chcę odpalić na dniach jakiś na kosę, więc fajnie jakby te już wtedy do czasu zeszły. 4500 zł. Tyle oczywiście na dzisiejszy opening, ale czym jest oczywiście mój film bez konkursu na skina gościu. Jak chcesz oczywiście wygrać, sub dzwonem, łapa w grę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz, przypomnę też o konkursie na Discordzie dla osób oczywiście, które na Discordzie siedzą. No i oczywiście użyj kodu Croxy, więc z go skinsz, jako są pełnoletnie, jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny zielony plusik, no i wpiszesz oczywiście tutaj kodzik Croxy przez 2x, który daje się oczywiście z księżki na start za free i 10% więcej do każdej wpłaty, no i kodu oczywiście możesz używać do woli przed każdą wpłatą i zawsze 10% więcej dostaniesz, więc no warto i można wygrać fajne skiny, więc zapraszam serdecznie, bo wuja Kroko jak ma, no to z widzem zawsze się podzieli. Czy to w jakichś odcinkowych giveawayach, czy właśnie w giveawayach na CSGO skinsie. Zapraszam oczywiście do dołączania. 150... Co? Czekaj. Deagle Pilot. Deagle Pilot. 518 zł. 518. 518 zł. To są żarty jakieś? Czy o co tu chodzi? Przepraszam bardzo. No nie ma opcji, po prostu nie ma opcji, żeby do tego wrócić. No to jest moja honest reaction w tym momencie, coś mi się wydaje. Albo to bardziej, nie wiem, no, która jest z tych dwóch na pewno, może obie na raz. Więc no, tak to wygląda, no mówię, no raczej nie ma już szansy, żebyśmy do tego wrócili. Chyba żebyśmy dostali, nie wiem, to chyba jakieś kosy są, nie? Tu nawet jest Fire Serpent w tej skrzyni G2. Więc no taki Fire Serpent, kto wie? Uratować by na pewno uratował. No ale czy uratuje? Szczerze wątpię. Ale czekaj, zobaczmy, bo to jest tylko 102 już straty. No zostały dwie skrzynki. No nie, no już raczej GG. Więc po bitwie niestety 1500 zł, więc no trochę... No zawsze boli, tak? Zawsze boli, ale... No nie ma też jakoś mega tragedii, nie? Dlatego spróbujmy. Agenty? Może? Na buście? Do tego tą skrzyneczkę sobie wrzućmy troszkę, dorzućmy duck case, summer case'ik też, zawsze na propsie dorzućmy tutaj ninja, water i co? 50-50 puścimy, może jakiś tutaj dev case, niech będzie weapon case, aha, więcej nie mogę rzucić, no cóż, szkoda. No to bitwa na 3 osoby. Rzucamy oczywiście jakieś boty, najdroższy oczywiście skin w tej skrzyni, ponad 400, tak więc... Fajnie by było go zdobyć. Jest to bitwa na normalnym trybie. Nie dam się dzisiaj podpuścić underdogom. I zaczynamy póki co chyba dobrze. 157 zł. Kolejna. No i to również jest... Co? Aha, bo to nie jest ten agent. To ta inna... Czekaj, to co kosztuje ze 100? 150, no właśnie. I co? Aha, bo 128. O, i mamy banger. 400 zł. Dzień dobry, o to chodzi. Ale tej, co to jest? Czemu to kosztuje 250? Ja nie mogę otwierać tych skrzynek, bo ja się stary potem dziwię. Czemu te skiny tyle kosztują? Ja pamiętam, miałem kiedyś... Opowiadałem chyba tą historię, ale miałem kiedyś dosłownie wszystkie skiny do agentów w moim EQ. Ale stwierdziłem, że się ich pozbędę, bo nie można było ich tasować. Musiałbym ręcznie ustawiać co mecz. I stwierdziłem, no nie, no nie ma opcji, bo dostawałbym jakiegoś pierdolca. Więc zostawiłem sobie chyba ze 2 i reszta poszła, tak. 800 zł u nas, ale jeszcze sporo skrzynek przynajmniej, więc... No ja bym to tak przez palce trochę brał jeszcze. Tym bardziej, że tu możesz się wszystko zmienić w... No tak naprawdę te skrzynki w podobnych kategoriach cenowych są, nie? No zobacz, tutaj najlepszy item hole. Tutaj M9 Marble Fate. Tutaj są jakiś Bayonet Gamma Doppler, a tutaj oczywiście Karambit Slaughter, którego już kiedyś udało nam się trafić, tylko nie Golden Coin, tylko Chantico Fire. 128 zł, więc bardzo ładnie. Mecha Industries tutaj. No, nie podoba mi się to. Tutaj chyba raczej pusto dla każdego. Oj, bardzo słabo.
oddała tamta skrzynia, 63 zł teraz te skrzynie kosztują. Ojejku, ojejku, co tu się stało? Tutaj, no... Niach! To jest naprawdę mocne zbliżenie się do nas. Tym chyba odlecimy minimalnie do 20 zł. No zobaczmy, teraz skrzynki dev. Pięknie, to jest minimalware. Factory New! Dzień dobry, bang bang! 551 zł. Okej, okay, super. Ten digger to będzie tylko podbicie naszego eku, więc zajebiście. Udało nam się odbić to, co straciliśmy, więc jest dobrze. Jesteśmy póki co na zero. Nie chcę powiedzieć, że na plus, bo nie pamiętam, ile miałem na początku, więc ustalmy, że po prostu jesteśmy póki co na zero. No ale coś czuję, że przez skrzynię gemstone możemy być, no już nie na zero, możemy być na duży minus. No, możemy też być na duży plus, tak? Dobra, no gemstone zisamo, stary. Zobaczmy. Kęć koła. Koszt tej bitwy. Poproszę jakiś mocny nóż. W pierwszej skrzyni 2900. Otwarcie numero uno. Okej. Okay. Chyba moje w tym momencie. I ostatnia. I proszę. I dla wuja! I dla wuja, stary! Dzień dobry, 15 koła. Tak to się robi. Sprzedajemy. I co? No pewnie osoba odpowiedzialna by zaprzestała, tak? Jak wygrałeś fajnego skina, to sobie wypłać. Nie bądź jak pan prowadzący, tak? Ja sobie wrzucę tutaj. Dobra, zrobimy coś takiego. 5 koła. 10 zostawiamy, tak? Jestem i tak na plus. Robimy coś takiego. Bitwa normalna. W sensie normalna skrzynia gemstone. I jedna na buście. I zobaczmy, jak nam pójdzie teraz. Nie wiem, ten karambit. Mocny banger, stary. Nawaja, 1000 zł. Przewaga delikatna. Ale no my tutaj oczekujemy czegoś mocnego. No to nie jest mocne zakończenie, niestety. Ale bitwa dziwo wygrana. 3500. Dobra, ja nie będę już pod pół... Dobra, chuj. Jeszcze raz. Pożałuję tego na 100%. Jestem tego w 100% pewien. Bo czuję teraz underdoga jakiegoś tutaj śmierdzącego. No ale zobacz. Pierwsze otwarcie. No i to jest właśnie to, kurwa! Czemu ja nie słucham się? Nie. Nie. Dobra, tak być nie może. Nie no. Widziałem, ale jak zobaczyłem to, tego bajoneta, mówię, nie no, moje, no musi być moje. Nie było moje. Dobra, zmieniamy, mogę jeszcze jedną? Nie mogę. Okej, ale za to mogę coś takiego. Bitwa na wiosę. Na spokojnie. Everything is under control. 9240 zł. Nie jest wszystko pod kontrolą, taki spoiler. Bo zaraz możemy być na bardzo duży minus. Byliśmy na fajny plus, a możemy być na bardzo duży minus. Dlatego pamiętaj, żeby grać odpowiedzialnie i nie popełniać moich błędów, tak? Po to robię takie głupie decyzje na moich filmach, żebyś ty, gościu, nie musiał przegrywać swojej pęgi, tak? Żebyś wiedział, czego nie robić. Otwierając skrzynki, szczerze nie wiem, to może być... Dawaj, ametyst, proszę cię jak nigdy. Mamy to. No kurwa, nie wierzę. Dziękuję, pozamiatane! 17 koła.